Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. Zaraz, moment. Miły poranek? Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś teraz? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie to było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert kurwa ich nasłał. Nasz Robert? Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. Hej, z tej strony Q, a to jest The Last of Us. Także no, widzieliście filmik, jakiś Robert tutaj pogrywa sobie z naszymi bohaterami. Jest 20 lat później, po ostatnich dość smutnych wydarzeniach. No i co? Jesteśmy Joelem. Patrzcie, Joel się dość zmienił mocno, no w końcu 20 lat więcej na karku. To już taki dziadkowy jest. Powiedzmy, że on miał około 30, bo może wyglądał troszkę starszego, chociaż może niekoniecznie, ale 30 może miał, prawda? Bo tą Sarę miał, ona miała już chyba naście lat prawie, może coś takiego, więc jakieś 10 lat wcześniej musiała się urodzić, czyli powiedzmy, że z 20 lat miał. No, z 30 lat, 20 lat później, ma z 50 już, około, mniej więcej. Także, no, mamy już takiego poczciwego dziadka. Mam nadzieję, że się szanował, że się dbał o siebie, że jakaś dieta i tak dalej, bo może być ciężko potem z bieganiem i tak dalej. Rano dostałam papiery. Co się stało? Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty, Joel? Dostałeś już to gówniane wezwanie? Nie.
Ta, na pewno. No cóż, no. Mi się skojarzyło z wezwaniem do wojska. Pozytywnie. Byliście w wojsku w ogóle? Bo do 89 rocznika podobno wojsko było chyba obowiązkowe. W sensie, że żeby odbyć tamtą tę chwilę. No wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Uwaga. I od 90 rocznika już nie brali. Więc ja też się załapałem na niebranie, więc nie musiałem iść, ja tylko poszedłem na te WKU, żeby tam, wiecie, wybadali i dali ocenę. Jaja sobie kurwa robią? To już trzeci tydzień. Nic nie poradzisz. To jakaś jebana ściema. Ci ciule w mundurach na pewno nie chodzą głodni. Mów ciszej. Pogięło cię? Nieważne, w dupie to mam. Niech mnie aresztują. Przymknij się. Gościu, nie kozacz tak. Po co stoicie? Po rację, tak? Po żarełko? To widzę, że kolejka się co bardzo nie rusza. Tutaj warto eksplorować, bo jest bardzo dużo smaczków, bardzo dużo dialogów i takich różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Więc myślę, że raczej tak będę robił. Widzicie, explore. Dokładnie, to będziemy robić. Tam jakieś ten... W ogóle bardzo fajnie, bardzo realistycznie to miasto zostało zrobione. Znaczy wiadomo, no w większości gier te miasta są realistycznie robione, powiedzmy, ale kurde, no nie wiem, no. Ten cały wystrój tutaj miasta taki, no... Fajny. No, i co do tego wojska. Dajcie znać, czy się bawiliście w to. Czy byliście na służbie i takie sprawy. Ja byłem tylko na tym badaniu całym i dostałem ocenę A, niestety. Czyli tą tylko chyba najfajniejszą, prawda? Hej, powiesz coś? Okej, sorry. Sorry, już się nie będę zbliżał. To jest fucking die, dig. Okej, kim jest dig? O, co się dzieje? Ręce za głowę, kurwa. Raz. Przeskanuj ich. O, mają skanery na wirusy. Krzysztof. Mamy zarażone. Nie. Nie jestem zarażona, to powiem, że skanery się myli. Błagam! Patrzcie w siebie. Okej. Okay. Już po niej. Wieprzy to! O Boże! O Boże! Zamknij się! Masz szczęście. Tak się kończy ukrywanie w budynku do rozbiórki. Wezwać ekipę czyszczącą. Ty skurwysyny, co? Będą potrzebne 4 worki. Dobra, koniec przedstawienia. Rozejść się! Tak jest. Zostaniemy tu. Są w drodze. Zaraz tu będą. God damn it. Oglądacie The Walking Dead? Fajne, polecam. Podobna brutalność, bezwzględność. Może nie ogarniają ludzie aż tak bardzo tej apokalipsy, bo się bardziej świat popsuł. Ludzie się zarażają. Ale świetny serial. Jeszcze jest spin-off w tym samym świecie, tylko że inni bohaterowie. Fear The Walking Dead. Więc jakby się komuś The Walking Dead spodobało, to zapraszam. O! Wiesz, że wzięli Marianne? Co się stało? Przyszli po nią w środku nocy. Powiedzieli, że trzyma ze świetlikami. Dasz wiarę? Lepiej nie wymawiać tej nazwy głośno. Jeszcze ktoś nieodpowiednio usłyszy. Tak. Chyba masz rację. Okej, okay, rozumiem. Pójdźmy sobie... A co za płotem? Za płotem coś jest ciekawego? Nie, tylko te... Tam jakieś... Nie widać, co pisze. Okej. Dobry? A pan tu od czego? Na przystanku nawet jesteście? Ginęli na moich oczach. Ci biegacze pojawili się znikąd. Co ja teraz powiem ich bliskim? Biegacze? Zatłukli ich.
To już wiemy, że zombie biegają. Ta, z tego co słyszałam, ustawili ich w szeregu i zarżnęli jak psy. To była zemsta. Jeśli szabrownicy przejęliby to miejsce, też byśmy tak skończyli. Nie ma na to szans. Wystarczy, że jeden z nich, choćby krzywo na mnie spojrzy, dostaje kulkę. Tak samo myśleli wojskowi ze wszystkich stref, gdzie wybuchły zamieszki. To wszystko wina tych zaschanych świetlików. Podburzają ludzi. Trzeba ich wykończyć. To jedyne rozwiązanie. Pełna zgoda. Ani kroku! Wow, sorry. Więcej. Poza tym nie pozwolicie, że będę sobie tutaj popijał gorący kubek o smaku kurkowym. Piździ na dworze, a ja po pracy jestem dopiero co. To jest marzum, ale to nie są takie mrozy jak w Polsce. W Polsce jest zimno. Dobra, jedź dalej. Co, mam tu iść, tak? Checkpoint. O, fajnie. Akurat na checkpointa przyjdę. Dzień dobry. I mamy. Ja chcę. Czego tu szukać? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobrze, chodźcie. Dzięki. Wow, życie mi wjechał. Sprint. Droga wolna. Uwaga! Zamknięty do odwołania. Nagle zwolnił. No to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzane, okej? Okay? Jasne, dawaj. Apteczka. Wylecz rany za pomocą apteczki. Użycie apteczki wymaga czasu, więc upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Wciśnij, bla, 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 bla. Okej, okay, no spoko. No to uleczmy się, no. Skoro muszę... sobie tu obwija rękę. I widzicie, ma bandaż. Na ręce, na prawej ręce. No. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Czekaj chwilę. Albo możemy odpuścić. Jasne. Ej, Tess, Boga. Widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? Wszyscy. Marlin wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? To nie myślisz, że mi powiedział? Co jej powiedziałeś? Prawdy. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Zauważyłem, że ja to nawet za dużo nie muszę mówić, bo się dialogi same cały czas robią. W sumie fajne, bo to nie bardzo fajnie... Roberta? Pomaga imersji, żeby się wczuć. Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Człowiek się nie musi starać, żeby się wczuć w ten klimat tej gry, tylko ona po prostu na każdym kroku zalewa gracza nowymi rzeczami, jakimiś dialogami, smaczkami, znajdźkami, wszystkim. Znaczy no, znajdziem ci smaczków jeszcze nie było. Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Tess? Joel, pomóż mi z tym. Co, nie śpisz, bo trzymasz kredens? Zaraz ci pomogę. Czekaj, najpierw popatrzę, że tu gości coś ma ciekawego. Tutaj grał w karty. O. Krzesła. Krzesło jak w Alanie Wake'u. Będę mógł się nimi bawić. Fajnie. O, tu szachy nawet. Jakieś kurcze inne takie pierdy śmierdy. Fajnie, fajnie. Fajnie się tu ktoś bawił. Jakieś obrazy, sprawdźmy, czy są fajne. Wydaje mi się, że ten obraz tych kaczek już widziałem gdzieś. Możliwe, że w domu u Joela, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam tak dobrze. Wylotki nawet. Ktoś tu grał. Da, no okej, okay, no pomagam ci. W którą stronę? Uwaga! Butelka spadnie się, jeszcze rozbije. Dobra. Okej, okay, no pomogłem ci. Uważajcie. Zawodolona jesteś? Dzięki, ziom. Elo. I hopsa. To wygląda, jakby skakał daleko. Nie powinni tu wrzucać, czego popadnie. Co my tu mamy? A może jest trochę za ciemno teraz, żeby tutaj badać teren. Mogę coś z tym zrobić? Kurczę, urządzenie jak z Alana.
Dobra, trochę podbiegniemy, szybciej będzie. Dobra. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Świetnie. Bierzemy itemy. Jest pistolet. Tak jest. A, kocha mało amunicji w survivalach. Tak jest. Pięknie. Czekaj chwilę. Muszę sobie włączyć. Nie wiem, czy wiecie, z pada, pad ma takie małe głośniczki i jak włączamy i włączamy latarkę, to jest taki dźwięk. Uwaga, posłuchajcie. Podsadzisz mnie? Fajny bajer. Tak samo jest tutaj też taki fajny bajer, że jak latarka, czasem baterie czy coś tam siada i ona tak zaczyna mrygać, jakby się miała zaraz gasić, to musimy szybko począć tym padem, że niby on latarką począł i jest wtedy fajnie. Fajny bajer, zajebiste takie rzeczy. Nie jestem zwolennikiem jakiejś tam Wii U albo coś, że tam tymi padami, albo wiecie, tam te wszystkie takie, czy to do PlayStation, czy ten Kinect na przykład na Xboxa, że tam się ruszamy i wyginamy przy tym, jakoś mnie to nie jara za bardzo. Ale ten, ale fajny właśnie bajer, takie smaczki małe, że tam za bardzo się nie trzeba jakoś tam wysilać. Ale jednak, żeby tą latarkę poprawić, to tam trzeba troszkę tak pomachać. No idź, to jest. Musisz mi tu zasłaniać. Chodź. O, sam zgasił, ja nie gasiłem. Tak jest. I? Pomożesz mi? Chodźmy. Dawaj. Niesiesz mnie. Silna. Okej, dalej. Kurde, jakie tajne przejście, ja pierdzielę. Świetne. Okej, no i? Uważaj. Zawsze uważam. Zawsze. O, jakie bojowe tutaj. Dobra, oprócz eksploracji i widzenia fajnych widoczków, smaczków i tak dalej, opłaca się też eksplorować, dlatego że tutaj możemy znajdować różne ciekawe przedmioty. Znaczy takie różne części, takie wiecie, co na pierwszy rzut oka są z dupy, ale... Ale można potem składać te rzeczy i można coś fajnego porobić. Na przykład możemy znaleźć jakąś tam butelkę z whisky, czy niby alkohol, albo coś innego. Wiecie, takie nie, że jakaś tam pełna czy coś, ale takie jakieś resztki. Potem to możemy połączyć się, poławić tym i zrobimy z tego na przykład koktajl Mołotowa, nie? To jest fajne bajery. No dobra, wow, co to było? Wow, test, nie strasz mi tak. Jezu. Jakaś woda, autko. Tu ostro się musiało podziać, że aż nawet te się ten, te betonowe coś na środku tego trawnika aż zawaliło, nie? W sumie to wygląda jak ten, jakby to były do parkingu te maszynki. Ej, to był parking kiedyś? What? Świetne to jest, że to tak zarosło wszystko, nie? U nas w Manchesterze jest o właśnie podobne takie coś do tego budynku, że takie jest obrośnięte też, tak zajebiście to wygląda. I to też takie ceglane i tak dalej, tam gdzieś w centrum widziałem, nie pamiętam dokładnie gdzie to było. Może kiedyś nagram, jak będę miał aparat przy Musi sobie w centrum. Być gdzieś tutaj w okolicy. W Londynie też są takie budynki, takie całe osiedla, takich budynków, że są tak zajebiście tymi roślinkami objebane na ścianach. Tyle, że to tam widać, takie jest bujne i takie zadbane i to tak widać. A tutaj właśnie o tym budynku, co w Manchesterze wam mówię. Co? Aha. No już biorę, już. Jest! Super, przyniesie. Gdzie tam chcesz, tak? No to już idę. Samouczek, nie chcę samouczka. Ja się sam nauczę, nie potrzebuję samouczka. Dobra, i co, wbijamy? No tak, oczywiście, no tak, ja żebym nie śmiał się wbić pierwszy. Mama, chyba mnie z kimś pomyliłem. Rzadko się mylę. Tędy. Okej, może jakaś latareczka? Gdzieś my tu mamy? Raczej nie. Jakieś kurde obrazy. Jakieś autko. Znacie to auto? Co to jest auto pozytywnie? Jakieś stare. Ale kompletnie się nie znam na autach, nawet tych nowych, więc...
nie powiem. To jakieś... Aha, myślałem, że to są schody na strych, a to jest szafka. Dobra, to chyba to raczej nic nie ma w tym pomieszczeniu. Tam jest test. Widzę szufladę. I co my tu mamy? Śrubki. Bierzemy. Zajebiście. Jeszcze coś? Nie. A to są jakieś płatki chyba. Pozytywnie, pytanie. Kolejne. Napiszcie mi w komentarzach, jakie lubicie płatki, o ile lubicie. Znam ludzi, którzy nienawidzą płatki, ja ani zupy mlecznej w ogóle. W ogóle kiedyś jak byłem mały, nie było płatek, to w ogóle matka mi zaproponowała... właśnie, najpierw sprawdźmy to. David Michael Vigil. 102. Czy to znaczy, że pominąłem? Mam nadzieję, że nie. Takie coś. I takie możemy szukać. Za to jest chyba achievement, jak wszystkie zbierzemy. O, to się ktoś podpisywał. To mi się kojarzy z tym domem w Bornym, Sulinowo. Mam tam serię takich mini vlogów. Byliśmy w takim opuszczonym domu generała chyba. Chyba niemieckiego. Kiedyś tam dawno. I tam też były takie pomieszczenia, gdzie wszędzie było coś napisane. I zajebista anegdotka pozytywnie. Był taki kontakt, wiadomo, wszystko nie działało, bo to było w chuj stare. I nad tym kontaktem, czy tam pod, była no, chyba strzałka, nie wiem, czy dobrze kojarzę. Była strzałka i napisane do tego, że to jest prąd. Miałem z tego zwałę, nagrałem to. A potem się okazało, że ktoś, kto mi skomentował jakiś czas później film, się okazało, że to właśnie ta osoba pisała, jeśli jej wierzyć. Ta osoba właśnie nabyła i pisała to, więc... Wow, taki świat mały. Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go rozładujemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Bill ma ponoć załatwić więcej leków, nie mam nic. A, jest dobrotny. Będziemy mieli czym handlować przez jakiś czas. Czekaj, zarodniki. To maskę trzeba ubrać, tak? Na zarodniki, bo to jest trujący shit. Skąd one się biorą, do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozchyla. Ostrożnie. Coś się rozpyla, Mamy winnego. To świeże było. Oczy dookoła głowy. Widzicie, jak grzybki mu porysły? Taki grzybowy wirus właśnie. Kolejny. No to znaczy, że tutaj coś musiało być. Chociaż mogli po prostu być pogryzieni gdzieś wcześniej i tutaj przybiec. Przyciśniemy się tędy. I umrzeć. Istnieje? Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Tędy. No trochę huku narobiło. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że zaraz coś przyjdzie. Mnie zjeść. Jest! Ostrożnie! Pomoc! Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam. O, jego pistolet. Czekaj, jak się ładuje? Jak się... A, tak się... Da, pozytywni. On pewnie by chciał, żebyśmy go dokończyli, tak? Wykończyli do końca. Ale... Ja... Z racji tego, że ja jestem tutaj survivalistą, to wiadomo, żeby przetrwać, muszę mieć jak najwięcej amunicji. Mam 6 amunicji, miałem 4. Jego pistolet był tu, czyli miał 2 plus amunicji. Skoro to był jego pistolet, no to dobra, no... Uczciwa wymiana, tak? On mi w sumie wyjdzie na to, że daje mi jeden nabój za to, że ja go zabiję, no to okej. Spadamy stąd. Testy jak zwykle, niewzruszone, tak? Zabiłem gościa, a ty spadamy stąd. Może jakieś, wiesz, coś w stylu, że Q...
trzymasz się jakoś, albo coś. Dobra, idziemy stąd. Coś jest? Albo tu coś jest? Raczej nie? Dobra, teraz gdzie iść? Tu czy tu? Widzicie? Nasz specjalny zmysł, możemy słyszeć. Ej, jak to się zawaliło? A ja chciałem tam jeszcze ale kupa. Dobra, duszenie szybko. Okej. Jak tam reszta wygląda? Oni tam wpierniczają kogoś, kurde. Przydałoby się coś, żeby rzucić i ich odciągnąć tam od tego. Ale nie wiem, czy to się uda. No, jeden jest odwrócony w moją stronę, a drugi plecami, także będzie chyba tutaj troszkę nieprzyjemnie. Próbuję się zakrać, ale nie wiem, czy mi się uda. Dupa. Zajemy się. Dajemy laskę, ona jest słabsza na pewno. Okej. Test, dobrze. Współpraca. Wszystkie. Udało się. Możemy teraz wszystko włączyć tutaj. A? Słyszeliście? Się psuło. Dobra. Pytanie, ty pewnie chcesz tam iść, prawda? To ja tam nie pójdę, ja pójdę sobie na górę. Zobaczmy, że tu coś leży. O, drzwi. Jasne, drzwiami nie pogardzę. A tu się może coś rzucić, uwaga. Tutaj ktoś chyba jest, czekaj. Poka. Jeb! Żartowałem. Dobra, ktoś się wystraszył? O! Wiadomość dla brata, przeczytajmy sobie. Przybliż i oczywiście przeczytaj. Duże to. Chcecie to sobie przeczytajcie, a jak nie chcecie... Albo ja wam przeczytam, co mnie to... No ma być klimatyczna seria, może tutaj zabawić bardziej. Cześć braciszku, tak niewiele brakowało. Siedzę za murami, wiedząc, że już nigdy nie zobaczę strefy. Czekając na przemytnika, usłyszeliśmy zbliżający się oddział żołnierzy. Spanikowaliśmy, skryliśmy się przed nimi w budynku, z którego piszę. Zarodniki zauważyliśmy, gdy już było za późno. Wszyscy jesteśmy zarażeni, zostało nam kilka godzin, w najlepszym razie dzień. Wciąż mam nadzieję, że przemytnik się pojawi i będę mógł przekazać ci tę wiadomość. Powinienem był cię posłuchać i przyjść do strefy, kiedy miałem okazję. Teraz jest już za późno. Trzymaj się, Mark. Okej, no i fajnie, teraz już wiemy... Muszę się wedrzeć do strefy. Wszyscy narzekają na życie w strefie. Ale wielu z tych, co żyją na zewnątrz, chciałoby tu być. Teraz już wiemy, skąd tamci na dole. Tutaj jest batonik, niestety nie mogę sobie go wziąć, bo mam pełne życie. Nie straciłem przy walce z tamtymi na dole. Ten trudny poziom jest troszkę łatwy, wiecie, dla mnie przeważnie, bo niby amunicji jest mało, ale ja bardzo rzadko staram się używać amunicji. Bardzo rzadko w broni palnej, po prostu zabijam ich albo wręcz, albo... O, kolejny batonik, fajnie. Albo... Albo przy duszeniu. I potem ja zbieram tą amunicję, zbieram i mam tego pełno, naprawdę. Ej, wiecie co? Ja chyba miałem iść na górę. Rzeczywiście, kurczę. To skoczymy sobie na górę. Bo tutaj było tak jaśniej i tutaj chyba się szło dalej gdzieś. No tutaj jest, dobra. To co, wyskakujemy sobie tu na dół. Okej. Okay. Można ściągnąć maskę, można iść dalej i pozytywni. Dalej pójdziemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało i odpowiedzcie na pytanie o parę pytań zadałem. Już wszystkie nie pamiętam. W każdym razie, jak się podobało, łapka górę. Jak się nie podobało, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku. The Last of Us. Trzymajcie się.